Wojciech Kuczok. Gnój. Czyta Wojtek Horąży. Wszystkie postacie i wydarzenia pojawiające się na kartach tej książki są fikcyjne, a ich ewentualne podobieństwo do faktów lub osób istniejących w rzeczywistości jest przypadkowe. Część pierwsza. Przedtem Ten dom miał dwa piętra. Ojciec starego K wybudował go dla swojej rodziny. Miał nadzieję, że rodzina się szybko zacznie powiększać. Synowie podrosną, córkę się wyda zazięć, trzeba będzie im wszystkim udostępnić mieszkania, suterena może być dla służby. Służbę koniecznie koniecznie chciała mieć matka starego K. Ale nie przewidzieli nadejścia wojny. Wiedzieli co prawda, jak wszyscy, że wojna gdzieś tam się zawsze wałęsa, ale mieli nadzieję, jak wszyscy, że do nich może nie zajdzie tak prędko. Cóż, postanowiła przyjść właśnie wtedy, kiedy życie ułożyło im się wygodnie, jakby do siesty. Przyszła wojna i posłanie zdarła, wymieła, Trzeba było ścielić od nowa. Tyle, że po wojnie już nie było ich stać na służbę, co gorsza, nie było ich stać na dom o dotychczasowych rozmiarach, sprzedali więc parter. Ach, to tylko parter kiedyś się odkupi mówili. W końcu córkę wydamy, pójdzie za mężem mówili. Szybko jednak wydało się, że nie tak łatwo będzie córkę wydać że jeszcze trochę trzeba będzie na nią powydawać bo raczej była do różańca niż do tańca. A i na synów, nieskorych do żeniaczki, w ogóle do niczego nieskorych, nieskoordynowanych, długo dojrzewających, jak to się mówi. I tak jakoś na parterze zamieszkali sąsiedzi, nieszczególnie sąsiedzcy, nietowarzyscy, co akurat matce starego K. ułatwiło sprawę, bo sprzedając ów parter, powzięła decyzję. — Do tych ludzi to ja się nie odezwę, choćby nie wiadomo, kto to był. Za to... Że musiała sprzedać, za to, że dom jej własny, rodzinny, nagle stał się domem podzielonym, pękniętym. I tak przez lata udawała, że nic się nie zmieniło, że parter jest tylko chwilowo poza użytkiem, i tak przez lata wszyscy K nauczyli się omijać, ignorować tych z dołu. Ojciec starego K powtarzał: Dobrze chociaż, że to jacyś porządni ludzie. Mogliśmy gorzej trafić. Przecież się nie awanturują. Cóż, kiedy ci z dołu, po kilku latach wyprowadzili się, sprzedali parter. Jak śmiano, bez naszej wiedzy, bez konsultacji, oburzała się matka starego K. I pojawili się nowi ci z dołu, niezbyt szlachetnego pochodzenia. Można by nawet rzec, gdyby można było rzec, bo nie było można, że ci nowi z dołu. Byli pochodzenia zupełnie nieszlachetnego, pospolitego, a ściślej mówiąc, choć tego nie wolno było na głos uściślać, to podlegało zmowie milczenia i ponurej dezaprobacie. Ci nowi z dołu przeprowadzili się do tego domu wprost z ulicy cmentarnej. Cmentarna podczas okupacji zwana była ulicą kamienną, Steinstrasse. Zostało jej z tych czasów ohydnie brzmiące zdrobnienie Steinka. Ohydą brzmienia w tym domu podkreślano ohydę jej mieszkańców. Ulicę cmentarną zamieszkiwali wyłącznie byli, obecni lub przyszli grabarze i ich rodziny. W mniemaniu rodziców starego K., Sztajnka była ulicą alkoholików, nędzarzy i przestępców. Kopulujących tym owocniej, rozmnażających się tym zacieklej, im większą biedę przyszło im klepać, im więcej w nich wstępowało beznadziei. Matka starego K nawet nie spoglądała na drzwi tych z dołu zabraniała tego również swoim dzieciom ale trudno im było powstrzymać się nie spostrzec nowej wizytówki nie zauważyć że ci z dołu noszą takie zabawne nazwisko spodniakowie <laughs> spodniaki to prawie jak kalesony po śląsku ojciec starego K też zauważył ze zdziwieniem że w nazwisku sąsiadów nie ma pochylonego A, aż się prosiło, żeby to A pochylić u ludzi, którzy przeprowadzili się z odwiecznie Śląskiej, proletariackiej dzielnicy. Aż się prosiło, żeby to A sproletaryzować. Państwo spodniakowie nie mogli długo się uchować w grabarskim środowisku. Pan spodniak, jako element napływowy, nie mógł znieść tych wszystkich nieprzyjemności gwarantowanych przez rdzennych mieszkańców dawnej Steinstrasse. Jako gorol z perspektywami był namiętnie nienawidzony przez wszystkich sąsiadów. Jego perspektywy zaś rysowały się wskutek zatrudnienia w kopalni, które sobie błogosławił i któremu pozostawał wierny noc w noc, bo dziennych zmian mu nie proponowano. Jako gorol musiał przeto zadowolić się dobrze płatnymi szychtami w nocy dzięki czemu mieszkańcom cmentarnej trudno było aktywnie wyznawać nienawiść do pana spodniaka skoro w dzień odsypiał szychty skoro nie pojawiał się o normalnych porach na ulicy skoro nie przychodził do szynku po robocie za to pani spodniakowa zasługiwała na potępienie podwójnie po pierwsze za to że zachowała cnotę dla gorola Choć latami z Grabarskim wdziękiem na tę cnotę nastawano, choć wracała do domu pobita w potarganej sukience. Wydrapała, wyszarpała za włosy, wypluła im w oczy tę swoją cnotę. Sukienkę matka zaszywała, a siniaki stanowiły przynajmniej kilkudniową barierę ochronną, bo już się nawet i seniorom rodów Grabarskich serca wzburzały. Ostatecznie jednak hachary ze Sztajnki Znienawidziły panią Spodniakową za to, że ośmieliła się wyjść za gorola i co gorsza, gorola górnika, którego ukrywała jak cnotę w panieństwie, którego we dnie nie widywano, którego nawet nie można było napaść zmęczonego po szychcie, któremu nawet nie można było zębów wybić, bo komu by się chciało w tym celu wstawać o świcie. Pan Spodniak, nawet kiedy już nieco się na kopalni oswoił, Odgorolił, bo w duszy nie miał jadu. Nawet kiedy już zaproponowano mu zmianę dzienną przez pół miesiąca, z własnej woli wybierał nocki. Po to, żeby wcześniej zarobić, wcześniej odłożyć, wcześniej móc wyprowadzić się poza ulicę cmentarną. Póki co, pan Spodniak wracał o świcie do domu, nie budząc żony, wchodził do łazienki, zdejmował z siebie ubranie. Nalewał wody gorącej, czekając aż się napuści, zaglądał do kuchni, gdzie na stole leżała kartka z wypisaną przez panią Spodniakową listą strat dziennych. A to, że ciepli hercka aż kwiotki spadli, łokno i doniczka nową odlicz. A to, że drzwi trzeba odmalować, bo podrapali pierony nożami bo cym. Nieodmiennie zaś pod tą wyliczanką pani Spodniakowa zapytywała. Weź ino zaś tam dobrze polic. — Wiela to brakuje do wykludzynio, bo jo tego długo nie strzymia. Brał tę kartkę ze sobą do łazienki, już w wannie czytał, liczył, rachował, zasypiał. Pani Spodniakowa codziennie więc budziła męża, wypuszczając wodę z wanny, pomagała mu przenieść się w pościel jeszcze po niej ciepłą, zaciągała zasłony i wychodziła z pokoju. W końcu pan spodniak uzbierał tyle, że mogli sprzedać mieszkanie przy cmentarnej i po okazyjnej cenie kupić nowe, na parterze tego domu. Cóż za traw. A kiedy już się to dokonało, kiedy pan spodniak dostąpił celu swego życia, zapewniając sobie i małżonce byt wolny od koszmaru tubylców ze Sztańki, z radości zapłodnił panią spodniakową, po czym w spokoju ducha oddał się nałogowi alkoholizmu.